Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z regionu Szczecin w związku z obchodami 30-lecia powołania Straży Granicznej realizował kilkuetapowy projekt. Spotkajmy się na granicy. Obchody 30-lecia powstania Straży Granicznej. Pierwszym akcentem projektu było zorganizowanie okolicznościowej uroczystości 16 maja 2021 roku w Dniu Święta Straży Granicznej. W kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej z inicjatywy placówki Straży Granicznej w Szczecinie została umieszczona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej tablica okolicznościowa z fragmentem roty przysięgi, jaką składają funkcjonariusze Straży Granicznej. Swoją przygodę ze Strażą Graniczną, z ochroną granicy rozpocząłem w 1986 roku. Od 1987 byłem odpowiedzialny za ochronę granicy zielonej na tym między innymi odcinku, gdzie się w tej chwili znajdujemy. Początek lat 90. to zorganizowane grupy przestępcze, które trudniły się kradzieżą luksusowych aut w Niemczech. Te auta były przerzucane przez zieloną granicę do Polski. W pewnym momencie uzyskałem informację o planowanym przerzucie takich aut bardzo blisko tego miejsca, gdzie w tej chwili jesteśmy. Wytypowaliśmy to miejsce, została zorganizowana zasadzka w lesie. Niestety obawiałem się, że możemy być rozpoznani, nasze miejsce pełnienia służby, jeśli zrobimy to bezpośrednio przy granicy. Postanowiłem, żeby zrobić zasadzkę w środku lasu na skrzyżowanie dróg leśnych. Został ukryty samochód UAZ. No i żołnierze, funkcjonariusze czekali, jeżeli będą widzieć samochody jadące od granicy. Zadaniem było zablokowanie skrzyżowania w lesie, jedynego, a więc byliśmy pewni, że w tym momencie zatrzymamy te osoby i pojazdy. I faktycznie samochody pojawiły się. Niestety, jak to wygląda czasami z techniką, UAZ nie odpalił, nie zdążył zablokować tego jedynego skrzyżowania w lesie. Funkcjonariusz, który tam pełnił służbę, oddał kilka strzałów w kierunku pojazdu, trafił w nadkole. No, w wyniku tego samochód rozbił się w Wołoczkowie, na jeden z lip, na wysokości obecnej ulicy Leśnej. Kierowcę tego pojazdu następnie ujęliśmy już w szpitalu, bo miał dość poważne obrażenia. Tam za górą jest granica, przy granicy jest strażnica. Etapem kolejnym było wykonanie 4 tablic informacyjnych o tematyce granicznej do pieszo-rowerowego szlaku pogranicza, które zostały ustawione wzdłuż linii granicy na istniejącej ścieżce rowerowej od Buku do Stolca oraz utworzenie skweru pogranicznika na linii granicy państwowej w miejscu, gdzie wiosną postawiono pamiątkowy kamień. Na skwerze postawiono instalację, która odtwarza fragment granicy państwowej, tak zwany pas kontrolny, wraz z oryginalnymi urządzeniami podczerwieni US-2M. Lata 90. były takim dzikim okresem, gdzie były duże przeobrażenia społeczne i w każdym miejscu, gdzie miały miejsce konflikty na świecie, ci ludzie trafiali tutaj do nas na granicę. Począwszy od Bałkan, gdzie mieliśmy duży napływ tutaj byłych obywateli Jugosławii, począwszy na kraje azjatyckie, wojny w Gruzji, Czeczenii, w Afganistanie. Ci ludzie tutaj trafiali i niejednokrotnie my byliśmy osobami, które tych migrantów zatrzymywali. W dniu 11 września 2021 roku, w przeddzień Dnia Weterana Służby Granicznej, który przypada na dzień 13 września, Związek zorganizował uroczyste otwarcie skweru pogranicznika.
W uroczystości oprócz gospodarzy, to jest wójt gminy Dobra Teresy Dera i burmistrza gminy Blankenze Stefana Müllera, między innymi udział wzięli przedstawiciele Polskiej Straży Granicznej i niemieckiej policji. Również na tej uroczystości miało miejsce wręczenie sztandaru dla emerytowanych pograniczników z regionu Szczecin. Sam przebieg wręczania sztandaru, pomimo warunków polowych, był podniosły i zgodny z ceremoniałem. Sztandar z rąk przewodniczącej Rady Miasta Szczecin Renaty Łażewskiej odebrał prezes zarządu regionu Szczecin Andrzej Budzyński. Następnie sztandar został przekazany dla pocztu sztandarowego w składzie dowódca pocztu, porucznik Grzegorz Pieszko, sztandarowy podpułkownik Grzegorz Borowik, asystujący starszy chorąży sztabowy Grzegorz Konior. Takich ciekawszych sytuacji, które pamiętam, jeden z organizatorów przemytu papierosów przez okno z czwartego piętra wydostał się bezpośrednio na dach. Wszystko wskazywało, że jednak był i trzeba dokładnie sprawdzić. Na szczęście sobie tylko znanymi sposobami ustaliliśmy, że jest na dachu, no i musieliśmy go z tego dachu niestety ściągnąć. A miał o tyle problem, że akurat temperatura była taka prawie że minusowa, a był w samej koszulce i w krótkich spodenkach. Spędził na tym dachu około 2 godziny. Było bardzo dużo innych sytuacji, gdzie moi funkcjonariusze musieli stosować środki przymusu bezpośredniego w stosunku do zatrzymywanych osób. Musieli stosować chwyty obezwładniające, a nawet były przypadki używania broni jako strzały ostrzegawcze w górę. Na szczęście nigdy swojej działalności ani ja, ani moi ludzie nie musieliśmy strzelać bezpośrednio do przestępców granicznych. W trakcie uroczystości odbył się pokaz pełnienia służby granicznej inscenizowany przez grupę rekonstrukcyjną Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Twierdzy Osowiec oraz grupę rekonstrukcyjną ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Odbył się również pokaz pojazdów zabytkowych i sprzętu Straży Granicznej. Na gości czekała tradycyjna grochówka z kuchni polowej. Ostatnim elementem projektu było wykonanie albumu pamiątkowego ukazującego przebieg pełnienia służby w Pomorskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz ukazującego środowisko emerytowanych pograniczników.